Witam kłaczy, bardzo serdecznie. Dzisiaj szybki filmik, ale za to z wielką, wielką i bardzo ważną informacją, bardzo szczęśliwą informacją i bardzo fajną informacją. Myślę, że każda to czeka jest wiele pytań i w końcu mamy odpowiedź. W końcu mamy odpowiedź. Oczywiście chodzi o wieże magii. Kiedy będziemy mogli użyć swoich tokenów? Mamy już odpowiedź. Mamy datę i ona szybciej, bliżej niż przypuszczacie, ponieważ, ponieważ oficjalna informacja od w sumie od gracza, ale ten gracz zawsze e, zawsze ustawia kalendarze, jakby w sensie robi, robi kalendarze. E, ten gracz również daje nam przycieki odnośnie wymiany dusz, e, co będzie. E, I ten gracz teraz po prostu zapowiedział nam wieże magii. E, aktualnie mamy, mamy tutaj w grze yy legendarne oddziały możemy sobie wylosować, więc jeśli taki wylosujecie jeśli potrzebujecie go szybko wymaksować, radzę się wstrzymać e, po prostu e, i poczekać chwilę na, 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 te, na te wieże magii, bo tam będziemy sobie mogli e, wylosować po prostu oddziały, użyć swoje tokeny, e, dzięki czemu zaoszczędzimy może, może, może e, troszkę mięsa, e, jeśli chodzi o levelowanie tych, tych oddziałów, e, a mięso jak wiemy w tej grze jest bardzo ważne. Już Wam pokazuję informację od, od niego, dajcie sekundkę. Jest to informacja na oficjalnym forum. Tak jak mówię, to, to jest Elliot i to jest gracz, który, um, który, który robi te wszystkie przecieki, który, który robi Kalendarz i zawsze jest na bieżąco z tym, co jest w świecie MPS puzzles. Nie wiem, czy on to bierze z kodu gry, czy skąd to bierze, natomiast on da taką informację, więc warto, warto mu, mu zaufać. Nie wiem, czy to widzicie. Ale to jest napisane, że, że po prostu, że ta wieża magii będzie 29 marca. Tak jest, czyli już w ten piątek w ten piątek zaczyna się wieża magii. Jest to trochę dziwne, ponieważ wieże różnego rodzaju, czy ninja, czy, czy magiczne, czy styksowe, czy teraz nawet sowe zaczyna, zaczynały się zawsze w środę, ponieważ jest to bardzo, bardzo jakby czasochłonny proces przejścia tej, tej wieży, dodatkowo wieża magii ma mm, najwięcej etapów, bo ma 50 etapów niemożliwego i 25 oczywiście tego, tego regularnego etapu, natomiast tu jest nadal, nadal pokazane, że to będzie 5 dni trwało. Będzie, będzie wyróżniona Wajszali, Ray i Jet. Nie ma, nie ma żadnej nowej postaci, nie będzie. Przynajmniej na chwilę obecną nie ma takiej informacji. I to jest oczywiście wielka niespodzianka dla wszystkich. Tak jak mówię, 29 marca od rana, od godziny 8, pojawi się ta, ta wieża. I tu sobie, tu sobie wrócimy. Więc ci co trzymali, trzymali tokeny. Wielka, tutaj wielki ukon w ich stronę. W końcu, w końcu twórcy gry się uśmiechnęli do nas. No, nie chcę rezygnować z słów, no bo wiadomo, że sowe są teraz bardziej dochodowe niż, niż ninja, czy, czy magiczne postacie. Z magicznych postaci teraz nie ma tak wiele grywalnych tych postaci: jest wajszali. Wiadomo, jako lekarz jest Milena ciągle, no i jest Rey jako Dispel i, i tutaj ochrona przed czerwonymi, znaczy ochrona przed czerwonymi, więc debów na, na obronę czerwoną daje. No, ale najważniejszy jest Dispel. Dobry jest na Lunę oczywiście, dużo osób go używa na Lunę. Więc Serai, więc Vaishali i Milena to takie top, top 3 magiczne karty, którymi się gra. Ja mam 96 tokenów, więc to jest, to jest bardzo dużo. No i tak jak mówię, zobaczmy sobie, bo dzisiaj mamy, gdy to nagrywam, jest, jest wtorek. Jest wtorek wieczór i mamy tu jeszcze legendarne oddziały. Które będą jeszcze przez 2 dni i 11 godzin, e, więc one się po prostu skończą, i od razu zacznie się wieża magii. E, no i oczywiście na, na tej wieży jest warto losować, warto było tutaj trzymać te tekeny. Ja wam pokażę za chwilkę, jak wyglądają procenty na wieży magii. Okej, okay, to jest coś takiego. Nie wiem, czy dobrze widzicie, bo mam słabą jakość tego zdjęcia. E, o kurczę, to jest coś takiego. Ehm. I zobaczcie sobie, no mamy tutaj 5% na to, że dostaniemy, że dostaniemy taką, e, taką właśnie magiczną postać, ale mamy 10% szans na to, że dostaniemy po prostu czwórkę jakąkolwiek e, inną, e, więc możemy dostać nawet te czwórkowe oddziały są, są spoko, ponieważ one dają więcej expa e, przy levelowaniu innych. E, innych kart, podczas gdy zobaczy, zobaczmy, mamy tutaj na, normalnych, e, na normalnym portalu mamy 10%, więc mamy te o 5% więcej, e, czyli teoretycznie na 100, na 100 losów powinno nam wpaść tutaj 15 e, kart losując na magii, a 10 nie kart, tylko oczywiście oddziałów, a 10, e, 10 w momencie, gdy losujemy normalnie, gdy nie ma żadnego tam eventu z, z, z wieży, e, więc jest to różnica, myślę, myślę, myślę dość spora, dzięki temu oczywiście oszczędzamy, e, oszczędzamy Sporo, sporo mięsa, no i też, też sporo innych jakby oddziałów, tych tam jedynkowych, dwójkowych i tak dalej, no bo wiadomo, że więcej ekspo dostajemy za, czwórkową, za czwórkowy oddział niż za trójkowy. Tak więc to tyle, taka to wiadomość, w piątek zaczyna się wieża magii, raz jeszcze przypominam 29 marca i będziemy sobie mogli oczywiście losować nasze, nasze ulubione oddziały ja sam osobiście potrzebuję zielonego, mam nadzieję, że mi wpadnie. Mam tych oddziałów 96, jak widzieliście. Może mi jeszcze jakieś tam 4 wpadną e, z jakiejś wizji czy z czegoś tam. E, no i może będzie ta stówka. No i zobaczymy, ile wpadnie. Potrzebuję zielonego oddziału, wtedy mógłbym jakoś w jakiś sposób e, przyspieszyć panią jeziora i mieć ją na 9 klocków. I jako, jak na 9 klocków pani jeziora myślę, że byłaby świetna. Może mi ją użyło w jakimś składzie. Mm, ale to musiałbym sobie, sobie jeszcze, jeszcze przykminić jakoś tam składy. W każdym razie mam nadzieję, że mi wpadnie. E, musiałem się z wami podzielić tą informacją, ponieważ uważam, że jest bardzo, bardzo ważna. Wiele osób pytało po prostu, kiedy, będą, kiedy będzie jakaś wieża, kiedy będzie styks, kiedy będzie magia, żebyśmy mogli wydać swoje tokeny. No to mamy odpowiedź: 29 marzec. Tyle ode mnie widzowie. Mam nadzieję, że, to, że, że ten materiał się podobał. Króciutki, ale treściwy, e, więc trzymajcie się, cześć.